هو أسهل ذكر الأذكار؟ يعني ممكن بعض الناس يصعب عليه في أول الإسلام، ما هو ذكر سهل مختصر؟ Jakie jest wspominanie Allaha, które jest proste i łatwe? Bismillah. Na przykład Bismillah mówiąc. Kalimatin. Dwa słowa. Sahla jidda. Bardzo łatwe. Mata yaqul Bismillah. Kiedy mówimy Bismillah? Yaqul Bismillah idha arad yadkhul al-manzil, fa idha qal Bismillah an dukhul manzil la yadkhul ma'ahu ash-shaytan. Na przykład jeśli wchodzimy do domu, mówimy Bismillah, nie wchodzi z nami wtedy do domu szatan. Yaqul Bismillah qabla an yadkhul hammam la yadkhul ma'ahu ash-shaytan. Mówi to Bismillah, kiedy wchodzi do toalety, nie wchodzi z nim do toalety szatan. يقول بسم الله قبل أن يخلع الملابس فلا ينظر إليه الشيطان. Jeśli ściąga ubrania, mówi Bismillah, nie patrzy na niego wtedy szatan. يقول بسم الله عند قبل الطعام قبل الشراب لا أكل معه الشيطان. Mówi przed tym jakie jedzenie, nie jest z nim szatan. عند دخول المسجد. Przed wejściem do meczetu mówi Bismillah. عند الخروج من المسجد. Po wyjściu z meczetu. عند قراءة القرآن. Podczas czytania Koranu. عند النوم. Przed snem. عند الجماع. Przed współżyciem małżeńskim. إذن ذكر بسم الله ذكر مختصر وسهل لكن نفع كبير. Zatem jeśli chodzi o słowo Bismillah, o Basmale, jest to dwa słówka, bardzo coś prostego, ale ma wielką, ogromną wagę. تبتعد عنك الشياطين. Odpycha od ciebie szatany.